Od roku 2014 wypłacamy, zacytuję, wypłacamy Żydom w Izraelu emerytury. Przyjęto odpowiednią ustawę, która mówi o tym, że do miesięcznych świadczeń kwalifikuje się każdy mieszkający w Izraelu, kto urodził się jako obywatel Polski, ucierpiał podczas wojny pod okupacją niemiecką. To samo dotyczy kolejnej okupacji sowieckiej. Czyli mówiąc już takim językiem publicystycznym, my Polacy wypłacamy odszkodowania za zbrodnie na Żydach, których dopuścili się Niemcy, i za zbrodnie na Polakach, których dopuścili się Żydzi. Dodamy do tego, że już wcześniej Polska od roku 1956 mniej więcej wypłaca bardzo tłuste, wysokie emerytury resortowe dla Żydów, którzy opuścili Polskę po 1956 rokiem, a zwłaszcza po marcu 1968 roku. Na pewno wszyscy słyszeliśmy o przypadku brata Michnika, prawda? Salomon Morel, nawet pamiętam, że przed jego, on już nie żyje, ale gdy temat Salomona Morela powrócił w publicystyce prasy, no powiedzmy patriotycznej, narodowej, to już wtedy dowiedzieliśmy się, że Salomon Morel, a było to kilkanaście lat temu, pobierał morderca przecież, który ma na sumieniu życie co najmniej kilkuset Polaków, pobiera emeryturę w wysokości 6 tysięcy złotych. To samo było z bratem Michnika.